Kaczki z parku. Jestem kaczką i nazywam się Mili. Mam 3 małe kaczuszki. Cześć, jestem Molly. Ja mam na imię Kate. A ja jestem Freddy. Mieszkamy na terenie cudownego parku miejskiego w Zgierzu. W tym parku jest staw, na środku którego umiejscowiona jest zielona wysepka. Na wysepce mieszkają z nami wszystkie okoliczne kaczki. Mamy tam ogromne i bardzo wygodne gniazdo. Pewnego dnia podeszła do mnie Molly. Mamo, czy możemy zjeździć okolice? Jest taka piękna pogoda. Wieje lekki wiaterek, świeci słońce. Nawet nie zauważyłam, jak przyszła wiosna. Oczywiście, że tak, Molly. Czujecie, jak promienie słoneczne ogrzewają nam skrzydełka? Moje kaczuszki urosły już na tyle, że mogą latać. Poleciałam z dziećmi do pobliskiego lasu. Rozmaitość drzew nas zauroczyła. Rozłożyste korony, różnorodność kolorów i drzew, które są domem malutkich żyjątek. Panowała to cudowna i uspokajająca cisza, którą przerywał co jakiś czas odgłos łamanych gałęzi, trzepot skrzydeł ptaka i stukot dzięcioła. Promienie słoneczne przedostają się przez korony drzew, tworząc na liściach cudowne mozaiki światła. Uwielbiam zapach mchu, grzybów, sosen i jeżyn. Spójrzcie na te krzewy, pełne dzikich jagód, malin i jeżyn. Co to było? Nie wiem, dzieci, ale chowajcie się szybko. To tylko ja. Przepraszam, że was wystraszyłem. Nie chciałem. Jestem bardzo pokojowo nastawiony. Chcę opowiedzieć wam ciekawą historię parku miejskiego, w którym przecież mieszkacie. Witaj, Lisie. Mam na imię Mili, a to są moje dzieci. Przed wojną był sobie taki pan Jan Cylkę i dbał on o jednopiętrowy domek, w którym żył z całą rodziną przy parku miejskim. Był też właścicielem restauracji w parku, można było w niej zjeść pyszne przekąski i wypić napoje. Jan Cylkę dbał o ludzi w Zgierzu. Organizował potańcówki i płacił orkiestrze, by grała w parku. Ludzie byli szczęśliwi i radośni. Po stawie można było pływać wynajętymi łódkami. Dbał bardzo o zieleń w parku, park był miejscem spotkań rodzinnych, pełno było tu roześmianych dzieci. Najfajniejszą atrakcją była możliwość jazdy na łyżwach zimą po stawie. Krótko po wojnie umarł syn pana Jana Cylkę. Zastrzelił go pan milicjant. Kto to milicjant? Kate, nie przerywaj. Dzieci, spokojnie. Milicjant to dawna nazwa policjanta. Pan Jan Cylkę chciał pomóc osobom, które wynajęły łódkę. Do tej łódki wsiadł młody chłopiec, który za nią nie zapłacił. Wsiadł także z innymi osobami. Pan Jan Cylkę chciał go wyprowadzić z łódki i złapał go za ramię. Wtedy przyszli milicjanci i jeden z nich szarpał pana Cylkę, krzyczał na niego i groził mu. W obronie pana Jana stanął jego syn, którego zastrzelił milicjant. Milicjanci byli zazdrośni, że pan Jan Cylkę jest bogaty. Po tym strasznym wydarzeniu pan Jan nie mógł już mieszkać w swoim domku. Zabrano mu też piękną restaurację. Dziś nie ma po niej nawet śladu. To straszna historia, ale dobrze ją znać, jak się mieszka w parku miejskim. Dziękujemy ci, Aleksie. Cała przyjemność po mojej stronie. To było bardzo miłe mieć takich słuchaczy jak wy. Odwiedźcie mnie koniecznie jak najszybciej. Mamo, musimy koniecznie przyjść. Chętnie posłucham kolejnej historii. Tak! Na pewno przyjdziemy do ciebie jeszcze nie raz. Dzieci, jak podobała wam się wycieczka? Jestem zachwycona zapachami lasu, smakiem leśnych owoców i spotkaniem z Aleksem. Aleks był bardzo miły. Cieszę się, że go poznaliśmy. Jego opowieść była bardzo ekscytująca, a wycieczka wspaniała. Po tych wrażeniach nadszedł czas na kąpiel w stawie. Słońce powoli zachodziło, ustępując miejsca złotemu rogalikowi księżyca. Na niebie gwiazdy rozświetlały nam drogę do gniazda. Kaczuszki usnęły pod moimi matczynymi skrzydłami. Czułam się szczęśliwa i spokojna. Usypiałam, marząc o następnej wyprawie do miejsca, które nazwano Malinką. Żyją tam podobno błękitne ważki o cudownych skrzydełkach, które chciałabym wkrótce poznać. Wystąpili Kaczka Mili, Oliwia Krusińska, Molly, Agata Becherka, Freddy, Rafał Jędrzejczak, Kate, Agata Karasińska, Lis Aleks, Daniel Tykliński.
Słuchowiska powstały w ramach projektu Dawno temu w Zgierzu, realizowanego przez Stowarzyszenie EZG i współfinansowanego ze środków gminy Miasto Zgierz.